Chyba darujemy sobie banalne stwierdzenia. Chyba tak, nie są potrzebne. A jednak wyczuwam twoją gotowość do dalszej walki. Przed chwilą szło na śmierć życie. No tak, zgodnie z tradycją mojego rodu powinnam się teraz podzielić moim skarbem. Nie trzeba. Dasz radę wrócić do Vergen? Chyba tak. Szybko się regeneruję. Nie jesteś pierwszym smokiem, z którym rozmawiam. Spotkałeś mego ojca, Wielentrze ten Merta. Szerzej znanego jako Borch Trzykawki. Sądziłem, że nie mógł mieć dzieci. On też tak myślał. Nie wnikam. To po nim odziedziczyłaś zdolność polimorfii? Umiem przybrać tylko jedną ludzką postać. On zmieniał się swobodnie w kogo chciał. Nie masz jego szybkości i odruchów. Złotej łuski też nie zauważyłem. Nie mam też wąsów i piwnego brzucha. Przykro mi, że cię rozczarowałam. Wybacz, zawodowa ciekawość. Co teraz porabia Borch? Któż to wie? Nauczył mnie tego, co uznał za stosowne i odleciał w siną dal. Taki smoczy zwyczaj. No i nadał mi imię. Sesentesis, o ile dobrze usłyszałem. Wolę być Saskią. Filippa skorzystała z zamieszania. Nie obawiasz się, że ujawni twoją tajemnicę? Nie mam na to wpływu. I nie mam zamiaru ścigać Filipy. Być może los zetnie nas znowu, a może nie. Czas pokaże. Ona nie poddaje się łatwo. Wylizę się z ran i spróbuję znowu przejąć nad tobą kontrolę. Tym razem będę ostrożniejsza. Teraz wiem o Elhard więcej, niż by chciała. Więcej? Byłam posłuszna Filipie, ale nie byłam ślepa. Nie zdołała ukryć przede mną swoich sekretów. Znam jej słaby punkt. Mogę ją zniszczyć w jednej chwili. Cenna i niebezpieczna wiedza. Dlatego zachowam ją dla siebie. Sheila i Filipa wypadły z gry. Loża poniosła porażkę. Dobrze, ale obawiam się, że jeszcze o nich usłyszymy. Z pewnością. Wiesz, że wojska Emyra przekroczyły Jarugę? Spodziewałam się, że może do tego dojść. Filipa też. Cóż, pobiliśmy szlachtę Edirni i Henselta. Jeśli los się do nas uśmiechnie, pobijemy i cesarza. Powiedz lepiej, co teraz będzie z Jorvetem. To terrorysta, bądźmy szczerzy. Nie będę go wybielać ani okłamywać kogokolwiek. Musi sam zasłużyć na szacunek i być może za kilka pokoleń ludzie zapomną. Posłużyłaś się nim. Geralt, Jorvet zabił więcej ludzi niż ty zjadłeś kotletów. Nie jest kimś, kim można się od tak posłużyć. Uwierzył we mnie. I od początku miał pełną świadomość, o co walczymy. To jego wybór. Ty naprawdę nie rozumiesz, o czym mówię. Nie zauważyłaś tego maślanego spojrzenia? Walczyliśmy razem za sprawę. Jorvet zrobi dla ciebie wszystko. Pytanie, co ty zrobisz dla niego? Las Coyatel zawsze znajdzie się miejsce w wolnej dolinie Pontaru. A jeśli chodzi o samego Jorveta, to nie twój interes. W sumie przydałby mi się chłop. Czas na mnie. W Vergen będziesz zawsze mile widzianym gościem. A może chciałbyś tam zamieszkać? Mam inne cele. Wiem. Żałuję, że nie mam zdolności jasnowidzenia jak mój ojciec. Czasem lepiej dać się zaskoczyć. Bywaj, Wiedźminie.